Paweł Kiełek, razem z nami tuż po ACB 63 w Gdańsku. Zwycięski w dobrym stylu, czy nie tak to miało wyglądać? Znaczy nie mniej oceniać, czy to w dobrym stylu, to sobie każdy może obejrzeć walkę. No, ale jakiś pomysł na tę walkę miałeś? Tak, pomysł na walkę miałem. Pomysł był taki, jak ta walka właśnie przebiegała, czyli absolutnie za dystansem wciągać w swoją grę, czyli czekać, aż zrobi taki wyraźny krok do przodu, wtedy wykonywać swoje akcje, skrócić dystans. No jakby to, co czuję, nie? Też nie mieliśmy jakiegoś takiego sztywnego game planu, że nie wiem, tylko stójka, tylko ciosy proste. Po prostu miałem pracować za dystansem, dużo pracy na nogach, a jeżeli nadarzy się okazja, to dynamiczna akcja bokserska, ewentualnie skrócenie dystansu i tam szukanie w parterze już czegoś. Cały czas czułeś, że prowadzisz tę walkę, że ona jest pod twoją kontrolą, czyli Irek, no wiesz, to nie jest też zawodnik sobie taki, o, on ma 42 lata, jeśli dobrze pamiętam, 3. nawet 43, okej, okay, ale to jest, wiesz, zawodnik, którego lekceważyć nie można. Mega niebezpieczny, naprawdę. Zresztą jak ktoś... nie wiesz, to pooglądajcie sobie walki. Naprawdę gość kumaty. Już tyle lat na macie, co on jest, to ja nawet tyle nie mam pewnie. No więc nie ma się co oszukiwać. Bardzo doświadczony, rekord podobny do mojego. Dobry przeciwnik, no co by tutaj dużo gadać. No, ale ja skąd jakby to takie u mnie poczucie pewności w tej walce? Od samego początku ja zrobiłem pierwszy krok po skosie w moje prawo. I poszedł za mną, mówię, okej, okay, gramy w moją grę. Okay. Co ma ci dać ta walka, to zwycięstwo, gdzie wiesz, cóż dalej, gdzie chciałbyś, no bo to była walka jedna, wiesz, z niższych w karcie, kiedy jest ten moment, żeby gdzieś tam... W połowie byłem, sorry. No dobrze, no to widzisz, no to jest właśnie ta kiedy połowa... Kiedy walka wieczoru, pytasz? Tak. Albo gdzieś bliżej. Zobaczymy, no tutaj wiesz, czekam na kolejną walkę, ja też jestem, wiesz, zawodnikiem nieupominającym się, grzecznie czekam w kolejce. To może źle. Nie, słuchaj, trzeba robić swoje, a jak ci dają walki, to trzeba brać walki, nie wybrzydzać i tak się dzieje, tak? Dostanę jakąś następną propozycję, to ją wezmę i tyle, nie będę wybrzydzał na pewno. A jakiś plan już taki bardziej konkretny, czy na razie wakacje odpoczywamy i... Na pewno czas z bliskimi, bo ostatnio troszeczkę ich zaniedbałem przez to, że no, ostatnio dużo czasu poświęcam też na biznes, więc nie oszukujmy się, czasu ma się ograniczoną ilość, 24 godziny, więc choćby się chciało, to się go nie podzieli tak, żeby każdy miał go wystarczająco dużo. Wystarczy go na MMA, przy wiesz, robieniu biznesu? Tak, wystarcza. Tutaj moja dziewczyna bardzo mi pomogła akurat w tych przygotowaniach, mega odciążyła mnie. No wystarcza, no ja to wszystko sobie tak układam. Też nie oszukuję, ja wstaję codziennie o godzinie 7, a kładę się po 24. Mój dzień tak wygląda, tak? Ja non stop jestem gdzieś, ja w domu spędzam dosłownie może godzinę poza tym, jak idę spać. Także non stop coś się dzieje u mnie, ale wystarczy tego czasu, żeby trenować i to tak trenować sumiennie. To tego czasu życzę, tej doby rozciągliwej jak najbardziej, kolejnych startów. Oby szybko, żeby była kolejna okazja do wywiadu. Paweł Kiełek, zwycięski Paweł Kiełek po ACB 63 w Gdańsku był naszym gościem. Dziękuję bardzo.